Dzień dobry, Reni Perek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Grudnia meldujemy się tuż po pracy w drodze do Łodzi, gdzie planujemy kupić choinkę. Tak jest i słuchajcie, w tym roku mamy takie marzenie i mam nadzieję, że się spełni, żeby kupić taką dużą, ogromniastą od samej podłogi do samego prawie sufitu. Także to jest nasz cel na dzisiaj. Pierwszy raz w życiu będziemy mieli taką dzisiaj dużą, wielką choinkę. W Gdańsku mieliśmy też sporą, ale chcemy większą. Ale chcemy jeszcze większą. Największą, jaką dotychczas mieliśmy. I to, żeby to był full vlogmas choinkowy. Skoro tamtą przetargaliśmy chyba tramwajem czy autobusem. No, tramwajem i na pieszo. I nam tak. Się rozwaliła. W Gdańsku jak mieszkaliśmy, tak zrobiliśmy z jedną. Tak. Nagrane jest we vlogmasie. No, wpadajcie, oglądajcie. Ale dzisiaj mamy fajnie, mamy ten komfort posiadania samochodu. Także będziemy jeździć ją samochodem. Dzisiaj odwiedziła nas prawdziwa zima. Przepięknie sypie śnieg. A my po drodze jeszcze odebraliśmy taką piękną paczkę. Zobaczcie, jak dopasowana do nas. Serduszka, to jest Ada, miłość i strzały tutaj. Łucznik Rafał. Także postrzelony. Postrzelony, dokładnie. No, szalenie nam miło. I cieplutko przy tym śniegu. Miejsce parkingowego zajęło nam mniej więcej tyle czasu, co przyjechanie z Ozorkowa do Łodzi, ale mamy to. No i jeszcze widać stąd napis Leroy Merlin, a właśnie tam chcę kupić choinkę, także jakoś dam radę ją tutaj przynieść. Priorytety się u nas nie zmieniają. Najpierw zjemy sobie obiadek. Tu już czeka w kolejce deser z Nordfisha, a tutaj, proszę Państwa, zaraz zajrzymy. Jak tylko zjemy, są te glogi. Coś takiego jak grzane winko, tylko że nie winko. Bezalkoholowe. I zobaczcie, jaki mamy piękny widoczek. W sumie ja mam. Bo mam i Rafcia, i lodowisko, i rynek manufaktury w tle.
Okej, rozgrzeliśmy się, to teraz możemy uzbrojeni w szaliki, czapki, rękawiczki. Tryb bojowy jest załączony. Wydostać się na zewnątrz. Tak jest, bo jest mega zimno. I dzisiaj w ofercie wszystkie choinki są ze śniegiem gratis. Rok temu chyba mieliśmy z takich, z tej wielkości. No chyba tak, mieliśmy świerk srebrzysty rok temu. Tak, teraz polujemy na jodłę. Tutaj są troszeczkę większe, ale nie aż takie duże. Czyli co, tylko z tych wielkich takie cięte? No właśnie, nie wiem, zaraz musimy zobaczyć tam chyba na początku, wiesz? Tutaj też są, ale cięte. Tam jeszcze, Rafał, są po drugiej stronie. Przedostanę się tu, nie zostanę zasiadkowana. Też cięte. Nie są aż takie duże, tam są jakieś wysokie. No. Pójdziemy tam zobaczyć? Myślałam o jeszcze większych, ale w sumie... Ja też, ale w sumie to nie będzie taka zła. 1,50 m. Długo się nie namyśleliśmy, po prostu ta pierwsza jest naprawdę ładna. Jest prosta. Spoko. To jest bardzo ważne, a reszta już nie jest zbyt prosta. Tak, reszta się opiera o inne, więc trudno nawet stwierdzić, także ale jak ja tutaj muszę teraz trzymać, stawiamy to nie przyjdzie, bo zaklepuję sobie ją. To cześć, Rafciu. To ja idę do manufaktury. Chyba jednak cięta. Czy do ta jej nie zmieścimy chyba? Ej, nie wiem. Nie wiem. Można przymierzyć najpierw? Ciekawe. Taką gęstą by się przydało, jak już brać ciętą. No dobra. Ale czubek ma pokrzywiony, ale też wielka. Aha. Ogrom miasta. I ma raz, dwa, trzy... Pięć czubków. Chyba jest kilka. Okej, pokaż się. Co to jest? Jodły chyba też jodła. Nordmana. A, jakaś inna. Bierzemy jodłę Nordmana. Brzmi tak po nordycku, Nordman. Ale jest gigantyczna. No dobra, teraz cię nie widać. Dzięki piękna. Dzięki. To daj ten znacznik, żeby nie było, ja też coś niosę. A, w sumie nie musisz tu jeść, rację. Nie, zostań tam sobie, w sumie ja zapłacę i wyjdziemy. Gotowa? Tak jest, okej, mamy stojak. Jak ruszę, to już trzeba. Największa choinka. Rafał, musimy kupić większy samochód. Takie mieliśmy w zeszłych latach. Teraz tak. Tak, nie, mniejszą chyba nawet mieliśmy od tej. Chyba. Może coś takiego jak tutaj. O. Chyba nie nawet. A ta jest taka. No cóż, nasz kanał rośnie, choinki też muszą być większe, tak? Ale cieplej ci trochę teraz? Nie. Trening świąteczny. Okay, przystanek. Ostatnia prosta! Dawaj, 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 dawaj! Yeah. Chyba wracam autobusem. Oh my god. Jesteś wielka choina. Ale pachnie! Słuchajcie, w tym roku stwierdziliśmy, że nie mieliśmy jeszcze zapachu do auta, także mamy tutaj choinkę zapachową, proszę bardzo. Przy lusterku, można powiedzieć, przed nim, nie? Akurat, zobacz, przy lustereczku choinka zapachowa. No dobra, to teraz musimy kupić jakieś 10-metrowe lampki na taką choinkę. Od 50 lat nie opuścił rodzinnego miasteczka. Przed dalszymi zakupami przystanek w Chibo i ice latte, którego już prawie nie ma. Ze smutkiem patrzę na plakat Moto Mikołaje, bo jutro mieliśmy przyjechać, ale pada śnieg, a jednak... Pełno śniegu i nie wiem, czy ruszymy jutro. Czy ryzykować, nie? Z Ozorkowa jechać, kurczę, będzie mega ślisko, mega zimno. Zobaczymy, ale chcielibyśmy. Czy nam starczy mocy, bo trochę jesteśmy niewyspani. Zobaczymy, tak, dzisiaj tacy jesteśmy lekko oszołomieni jeszcze.
dotarliśmy do naszego autka, do naszego drzewka. Przetachaliśmy zakupy, jesteśmy w aucie. Uwaga, wsiadam. A, to by było na tyle. Ale warto. Zapinaj pasy. Choinka chyba. Ruszamy w trasę. Zobacz mnie w podglądzie kamery. No widzę, widzę. Siema. Siema. A ty gdzie jesteś? No nie widzę cię. Po drugiej żywo, stronie lasu? Teraz widzę cię w podglądzie. Au, co ja sobie włosy gdzieś wcisnęłam od drzwi. Buzia, gadaj. Ja jestem tu, proszę bardzo. Hej, Rafcio. Pokaż się, gdzie jesteś. Do domu Rafał jeszcze przynosi zakupy z samochodu, w którym została póki co nasza choinka, bo i tak nie będziemy jej teraz ubierać, jest 23. Właśnie wpadliśmy i mamy jeszcze dużo pracy dzisiaj. Tak, nie, choinka prawdopodobnie ubierzemy jutro i nawet dzisiaj nie przynosimy jej jednak do przedpokoju, bo w przedpokoju są podła z ozdobami, także już nie będziemy tak sobie tutaj zagracać totalnie, tylko to ogarniemy na spokojnie. Czas na rozgrzewkę. Dzisiaj jeszcze nie wypiliśmy herbatki z kalendarza adwentowego, także mamy czarną. Czarną. Czas najwyższy usiąść do laptopa i zabrać się za montaż. No nie da się ukryć, że wjechała drzemka pod kocykiem, a tu jeszcze, proszę Państwa, obowiązki vlogmasowe. Czas otworzyć kalendarze adwentowe. Pozostałe, bo kalendarz herbatkowy już testowaliśmy dzisiaj. Teraz możemy wygrać 5000. Ale niestety mamy tutaj pierniczka zamiast prezentu. Ale spokojnie, mamy jeszcze dużo czasu na wygraną. Tymczasem znajdźmy czekoladkę. W kalendarzu Linda czwóreczka jest, albo jej nie ma. Ktoś coś widzi? Proszę o podpowiedzi. Jest! Puk, puk, nie zapukałam, przepraszam, nie uprzedziłam. O, no dzisiaj cudownie, mamy dwie bombeczki. W drugim kalendarzu tematycznie obok choinki jest czwóreczka. 4 grudnia skrywa dla nas, przed nami, aniołka. I mamy jeszcze żelki do góry nogami. Tu są największe okienka, czwóreczka. Tak. Mała. Do tej pory mieliśmy klasyczne żelki, a tutaj taka guma. A w temacie dzisiejszych zakupów to głównie poszliśmy po lampki. Kupiliśmy w Leroy Merle 20 metrów, więc myślę, że jeśli chodzi o oświetlenie, to już wszystko mamy, ale tak naprawdę do tej pory mieliśmy małe choinki, więc nie mamy zbyt wielu ozdób i się boimy, że będzie tak dosyć pusto, także no nie wykluczamy jeszcze jakiegoś polowania, ale myślę, że światełka już są ok, szczególnie, że tam za choinką będzie kurtyna, więc będzie pięknie. Tutaj no spadł śnieg i zamiast jeździć motocyklem będziemy jeździć łóżkami w razie czego, tak? Nie wiem, czy do Łodzi jutro dojedziemy, ale no spróbujemy. Tutaj najlepszy Mikołaj na świecie, bardzo lubię, z Terra Vitae mleczna czekolada z pomarańczą, bardzo mi smakuje. Tutaj haczyki na ozdoby, bo w sumie już nie pamiętam, czy tam nam czegoś nie brakowało, a to zawsze warto mieć w zapasie. Tutaj dekoracja, którą zawiesimy na choince, która będzie nam przypominać o skoku ze spadochronem, który był w tym roku. My właśnie mamy wszystkie dekoracje związane z podróżami albo przeżyciami, także no jak będziemy ubierać choinkę, to na pewno więcej opowiemy, ale mamy dzwoneczki z różnych miast, no i właśnie takie tego typu dekoracje, które z czymś nam się kojarzą, no a to zdecydowanie było dla nas ważne przeżycie wielkie.
Tutaj jest mój prezent od Mikołaja. Nie wiem, czy mogę pokazywać, ale mam nową szczotkę do szczotkowania na sucho. Tutaj jest też taka rękawica w zestawie, także dostanę na Mikołajki. No po tych wszystkich czekoladkach przyda się wymasować to wszystko. Tutaj mamy odmrażacz do szyb. Też nie wiedzieliśmy, czy nam został, czy nie, a w sumie też będziemy mieli w razie czego zapas. Wrzucimy sobie do bagażnika. Tutaj pisaki, gdyby nam się zdarzyło dekorować jakieś ciasteczka albo może domek z piernika. Właśnie kwestia jest taka, że mam klej do domku z piernika, taki jadalny, mam pisaki, mam ozdoby, ale jeszcze nie mamy domku z piernika. Myślałam o takich gotowych foremkach, w sensie gotowe już z ciasta upieczone, więc nie udało mi się dzisiaj dorwać. No tutaj po tych słodyczach trzeba umyć zęby, więc mamy dwie nowe szczoteczki na podmianę. Maseczkę, którą bardzo lubię, kardamon. Tak sobie pomyślałam, że będę dosypywać może do kawy, zobaczymy, bo zwykle w takich jakichś mieszankach był. Używaliśmy, a tutaj zobaczymy. Tutaj są przepiękne woreczki, każdy inny troszeczkę. O, jest Mikołaj, jest oczywiście reniferek. Na drobne przedmioty, na akumulatorki, których musimy mieć zawsze przy sobie spory zapas. I do GoPro, i do Canona. No, tak. Wielorakie zastosowanie na pewno będzie. Tutaj jakieś pyszne czekolady. Tom już wiem, że uwielbiam. Tom jeszcze nie wiem, że uwielbiam, ale prawdopodobnie uwielbiam. Gorzka z malinami i wafelkami. I tu też może być fajna terawita pomarańczowa. Tutaj postanowiliśmy sobie przy ostatnim braku prądu, że musimy uzupełnić tego typu sprzęty, także mamy dwie latarki, mamy zapas też baterii. Tutaj kupiłam sobie gazetkę z książką, była w zestawie i w sumie ta książka mnie zainteresowała, także wzięłam L. Tutaj coś na zabawę na basenie, czyli syrenki, laleczki, jeszcze takich nie mieliśmy tutaj, wersja mini. I dwie takie piękne syreny, nawet do jakichś zdjęć, czy czasami do innych zabaw. No myślę, że będzie szał. Kupiliśmy też trochę prezentów mikołajkowo-świątecznych, ale za dużo nie będę zdradzać póki co z oczywistych względów. No i to by było na tyle. Dziś w ramach naszego wyzwania na Instagramie oznaczaliście swoich ulubionych twórców, którzy nagrywają vlogmasy i bardzo, bardzo dziękujemy Wam przy okazji, że jesteście z nami w tym czasie, kiedy na YouTube wskakuje tak wiele treści. I dziękujemy, że bierzecie udział w wyzwaniu. Zaraz wrzucamy kolejne zadanko i zapraszamy również na naszego Instagrama. Dziękujemy za oglądanie vloga, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro!